Siemanko, jestem Technokrata, a Wy jesteście na kanale Wideotesty i dzisiaj mam dla Was zestawienie 5 najlepszych laptopów w kwocie do 1500 zł. Co możemy dostać w takiej kwocie i dla kogo jest to sprzęt? Dowiecie się już teraz z tego filmu. Zapraszam do oglądania. Czy tani laptop do 1500 zł nada się do gier? I tak, i nie. Jeżeli chcemy go zakupić typowo nastawiając się na granie w gry na nim, to zdecydowanie odradzałbym taki zakup i doinwestował jeszcze większą kwotę do sprzętu, który już do takiego grania się nada. Natomiast jeżeli ktoś jest graczem tak zwanym niedzielnym, który gra sobie od czasu do czasu i to w bardzo mało wymagające gry, tak jak na przykład League of Legends czy też CSGO, być może jakieś Simsy, jak dla kobiety, takie gry powinny być obsłużone przez taki sprzęt. Natomiast jeżeli macie bardzo dobry internet, tutaj polecam usługę GeForce Now. Za jej pomocą zagracie wiele bardzo nowych tytułów, nawet na tak słabym laptopie za 1500 zł. Przejdźmy do kwestii, na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie tak taniego sprzętu. No cóż, tutaj dla mnie priorytetem jest zdecydowanie ekran takiego laptopa, ponieważ być może nie będzie on miał jakichś bardzo dobrych barw i odwzorowania kolorów, ta matryca nie będzie najwyższej jakości, natomiast musi posiadać ona rozdzielczość co najmniej Full HD. Jest to absolutne minimum do takiego komfortowego korzystania. Wiadomo, mogą zdarzyć się też niższe rozdzielczości, jeżeli ten laptop będzie służył na przykład tylko do pisania jakichś tekstów, ktoś będzie chciał pisać na nim książkę, wtedy taka rozdzielczość powinna wystarczyć. Natomiast bardziej celowałbym tutaj w rozdzielczość Full HD. Bardzo dobrym punktem takiego sprzętu będzie też dobra bateria, ponieważ wiadomo, laptop jest sprzętem mobilnym, więc im dłużej wytrzyma nam na jednym ładowaniu, tym lepiej dla niego. Dlatego jeżeli będziecie wybierać taki sprzęt, zwróćcie uwagę na czas działania na baterii, ile taki laptop wytrzymuje, czy będzie to godzina, czy raczej 4, 5, 6 godzin. Zdecydowanie im dłużej, tym lepiej dla takiego sprzętu. Jednym z istotnych kryteriów, jakim należy się kierować przy wyborze takiego sprzętu, jest jego wykonanie. Może nie chodzi tu o jakość wykonania, ponieważ za te pieniądze raczej ciężko będzie dostać sprzęt, który oferuje nam materiały typu premium, jak aluminium. Natomiast warto zwrócić uwagę na jego wielkość, żeby nie był on bardzo gruby i ciężki, ponieważ taki sprzęt jest wtedy toporny i mało komfortowy do użytkowania. Więc jeżeli mamy do wyboru sprzęt, który jest lekki, cienki i poręczny, zdecydowanie celowałbym właśnie w takie urządzenie, które oprócz tego zapewni nam długi czas pracy na baterii, to jeszcze dodatkowo nie będzie to duży kloc, tylko zgrabne i naprawdę fajne urządzenie. A więc zacznijmy nasze zestawienie. Numer 1. Lenovo IdeaPad S145. W segmencie tanich urządzeń zawsze brylowało Lenovo i w tym przypadku nie jest inaczej. Ten konkretny model jest jednak moim zdaniem najbardziej trafionym wyborem w kwocie do 1500 zł. Dostajemy laptop, który pod wieloma względami bardzo dobrze udaje ultrabooka, ponieważ grubość konstrukcji to niespełna 2 cm, a waga nie przekracza 1,6 kg. Tylko materiał, jakim jest plastik udający szczotkowanie aluminium, nie jest taki jak w tradycyjnych ultrabookach. Dostajemy mobilne urządzenie dodatkowo wyposażone w całkiem wydajny procesor, który bez problemu da sobie radę w zadaniach biurowych, przeglądaniu internetu czy nawet bardzo prostych grach. Dzięki zintegrowanej karcie graficznej wziętej prosto z najwydajniejszych procesorów Intela. Jedyną bolączką tego urządzenia jest tak naprawdę RAM, który został ograniczony do zaledwie 4 GB. Jednak nie musimy zostać przy tej wielkości i możemy spokojnie rozszerzyć go do aż 16 GB. Numer 2 w naszym zestawieniu to Acer Aspire 3. Ten laptop wylądował na drugim miejscu tego zestawienia tylko dlatego, że oferuje procesor o odrobinę niższej wydajności niż model Lenovo. Jednak wbudowana karta graficzna i ilość pamięci RAM pozostają na tym samym poziomie. Natomiast Acer odwdzięcza nam się większym dyskiem SSD oraz 15-calowym ekranem wykonanym w technologii IPS, przez co lepiej sprawdzi się jako urządzenie do oglądania filmów czy szeroko pojętych multimediów. Ogromną zaletą tego urządzenia jest duża bateria, która według deklaracji producenta zapewni zasilanie naszego sprzętu
aż przez 9 godzin. Pomimo tego, iż jest to laptop z dużym ekranem i ogromną wręcz baterią, jego wymiary pozostały w miarę kompaktowe, przez co grubość korpusu nie przekracza 2 cm, a waga pozostaje mniejsza niż 2 kg. Numer 3 w naszym rankingu to Asus VivoBook E203. Jest to zdecydowanie najzgrabniejsza konstrukcja w tym zestawieniu, ponieważ jej waga nie przekracza 1 kg, a grubość obudowy to zaledwie 17 mm. Za małym rozmiarem urządzenia podąża niestety mały rozmiar matrycy, ponieważ jej wielkość to zaledwie 11,6 cala. Jednak to, co dla innych będzie minusem, dla szukających zgrabnej konstrukcji będzie ogromnym plusem. Za wydajność w tym urządzeniu odpowiada ten sam układ, co w modelu Acera, zestawiony z taką samą ilością pamięci operacyjnej. Jednak w tym przypadku dysk to zaledwie 64-gigabajtowa konstrukcja w technologii MMC, która niestety oferuje gorsze osiągi niż klasyczny dysk SSD. Numer 4 w naszym zestawieniu to Asus X543. Jeżeli chodzi o aspekty typowo wydajnościowe, jest to to samo co w pozycji numer 2 od Acera. Mamy tu ten sam procesor, rozmiar dysku SSD i ilość pamięci RAM, która dodatkowo, jak w przypadku Aspire 3, może być rozbudowana do 8 GB. Niestety w tym przypadku konstrukcja obudowy jest stosunkowo duża, ponieważ jej grubość wynosi aż 27 mm, a waga na szczęście nie przekracza 2 kg. Na plus cena, która niejednokrotnie spada grubo poniżej 1500 zł. Ostatnia propozycja w tym zestawieniu, Acer Spin 1, to urządzenie funkcjonalnością znajdujące się pomiędzy laptopem a tabletem. Zaledwie 11-calowy ekran można przekręcić o 360 stopni, tworząc tablet. Pomimo bardzo niskiej ilości pamięci operacyjnej oraz wewnętrznej, wynoszącej kolejno 2 GB pamięci RAM i 32 GB flash, ta konstrukcja idealnie nada się jako urządzenie multimedialne w podróży. Bardzo dobrze sprawdzi się też jako typowa maszyna do pisania. Niewątpliwie ogromnym plusem, jaki przemawia za wyborem tego konkretnego modelu, jest cena, która niejednokrotnie jest sporo niższa niż zakładany budżet w tym zestawieniu i wynosi niespełna 1000 zł. Na pewno jedną z grup osób, dla których dedykowałbym zakup takiego sprzętu, nie wydając więcej na dodatkowe bajery, mocniejszy procesor i tak dalej, jest grupa seniorów. Seniorów, którzy być może chcą mieć jakiś kontakt ze swoją rodziną poprzez internet, czy po prostu chcą mieć jakieś podstawowe operacje wykonywane w internecie, czy nawet jest to senior już bardziej zaawansowany i posiada jakieś tam konto bankowe czy coś takiego do podstawowych zadań, do których jest nam potrzebny komputer. Taki laptop za 1500 zł będzie idealny, ponieważ spokojnie da on sobie radę podczas rozmów internetowych, czy podczas wyszukiwania nawet filmików na YouTubie, czy informacji w sieci, czy załatwiania spraw urzędowych, z których już teraz większość można załatwić online. Taki sprzęt może być też dedykowany dla naszego dziecka jako pierwszy sprzęt dla dorastającego nastolatka. Dziecko kończy 10, 11, 12, 13 lat, chciałoby mieć już coś swojego, nie korzystać z urządzeń rodzica, tylko po prostu mieć swój komputer, na którym wiadomo poczuje się bardziej dojrzale, jeżeli będzie mogło trzymać swoje rzeczy, pod warunkiem, że dziecko nie jest nastawione na granie w gry. To taki sprzęt nada się idealnie, czy to do nauki, czy do przeglądania internetu, czy nawet do nauki podstaw programowania. Jeżeli mamy tutaj jakiegoś zapalonego młodego programistę, taki sprzęt na sam początek będzie dla niego idealny, a jak już złapie bakcyla, jak najbardziej będziemy mogli mu zakupić jakąś konkretną maszynę. Oprócz tego jest jeszcze kilka grup ludzi, dla których taki laptop byłby idealnym wyborem, dla ludzi przede wszystkim, którzy nie potrzebują dużej mocy obliczeniowej. Na przykład dla osób, które aktualnie przesiadły się na jakąś pracę zdalną, czy po prostu chcą pisać jakiś blog, czy chcą pisać pracę dyplomową. Ja sam osobiście zakupiłem laptopa za 1000 zł, który miał mi służyć wyłącznie do jednego dokumentu, do Worda, w którym pisałem swoją pracę magisterską i taki laptop był dla mnie zupełnie wystarczający. Dobra rozdzielczość, dobra klawiatura, całkiem przyzwoita bateria i nie potrzebuję zupełnie niczego więcej, żeby w każdym miejscu, w każdym czasie
po prostu tworzyć jakieś materiały. A więc podsumowując, 1500 zł to kwota, która zupełnie wystarczy do zakupu przyzwoitego sprzętu, czy to dla seniora, czy jako pierwsze urządzenie dla naszego dziecka, czy nawet dla studenta albo osoby, która nie potrzebuje dużej mocy obliczeniowej, ponieważ pisze na nim tylko teksty, pracę dyplomową, może książkę albo artykuły na portale technologiczne, jak choćby wideotesty. Taki sprzęt jest wtedy zupełnie wystarczający i nie ma potrzeby wydawania kilkunastu tysięcy na laptopa, z którego możliwości tak naprawdę do swoich prac nie skorzystamy. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać, czy ten film Wam się podobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o sprzęcie za te pieniądze. I koniecznie zostawcie łapkę w górę i wracajcie do nas po więcej filmów, które już wkrótce na tym kanale. Cześć!